Halo, halo, YouTubku, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Sushi. Ghost of Tsushima. Idziemy, robimy przedostatnią chyba misję związaną z Noriem. No to idziemy się z nimi ponapieprzeć na starcie. Widzę, że to się dzieje. Full focus. Raz, dwa. O kurwa! No nie! Kiedy ja zrobię tą trofkę związaną ze wszystkimi prowokacjami? Jeszcze skrócimy. Dobra. I jazda. Nie Rozmawiaj. zabijecie. Wszyscy ci mnisi wyglądają Wychwalałeś identyko. Mongołów. Godziwie ci za to płacą? Jeśli odmówimy, zabiją nas. Ale brat strażnika to zmieni. Co wiesz o Noriu? Poprowadzi nas do zwycięstwa. Zaprowadzę cię do niego. Tak, o Jezu, kabel. Ała. W ogóle to przed chwilą, przed odcinkiem, myślałem, że już nie mam opowieści Nori, a mówię, kurde, przecież jest koniec gry za chwilę. To niemożliwe, że mi kolejną postać Śmało, dodali, tędy, nie? panie. W sensie, no, nie widziałem misji pobocznej, ale że Norio jest wie, że plan. pomagasz Mongołom? Póki nie odbijemy cedrowej świątyni, kazał nam współpracować, żeby nas nie podejrzewali. To nie w jego stylu. Naprawdę? Przecież jesteś dla niego natchnieniem. Zawsze mówi o tym, czego nauczył się od ducha. No, nie wiem. Jest ze mną duch! Chcę skończyć Noria, a Yunę zostawię sobie tak, taki smaczek przed ostatnią misją. Zobaczyć sobie, gdzie ja. Nie wiem. Norio jest w środku. Niestety nie jestem typem człowieka, który leci fabułę główną. Ja muszę sobie po trochu wszystkiego smakować. Skryjecie się za drzewami. Pan Sakai. A ja. Słuchajcie, muszę porozmawiać z panem Sakajem. Let's talk, ty mój waleczny mnichu. A ten patek ci. No zahaczyłby. Tędy. Wykałaczka, mu zahaczyła się chcesz halabarda. Odzyskać cedrową świątynię. Ciężko pracowaliśmy. Są gotowi. Poznaję niektóre twarze. Są z Akashimy. Posłałem ludzi do świątyni Kushi, ale bez skutku. Tyle dla nich zrobiliśmy. Wyzwolimy cedrową świątynię bez nich. Tak będzie. Teraz gdzie drepczamy po śniegu? A no właśnie, no i tamta część do. Jak to jest ósma misja, to. Myślisz, że ci ludzie odbiją zaraz, świątynię? Zaraz powiem. Moglibyśmy zrobić to sami. Po co ryzykować ich życiem? Cedrowa świątynia może być symbolem dla całej Tsushimy. Każdy, kto weźmie udział w ataku, da ludziom nadzieję. Nie zaniesiemy wiadomości sami. Zwycięstwo musi być też ich. Kiedy ruszamy, Norio? O świcie, mój panie. Tak będzie. Zdobędziemy cedrową świątynię! Ojej! Zdobyłeś zamek Kaneda bez pomocy samurajów. Pewnie miałeś wątpliwości. Samuraj oswaja się ze śmiercią. Lęk przed nią to tylko strach przed bólem i tym, co nieznane. Nasi mnisi czynią podobnie. Zwłaszcza mój brat. Był mądrym tak. człowiekiem. Chciałbym, żeby Enjo tu był. Jest z nami duchem. No taka akcja, że to się z tej zimowej krainie. I no ta misja po prostu nie miałbym do niej dostępu, gdybym jej nie odkrył wcześniej, tak? Oczywiście dużo lepiej byłoby nagrywać w ten sposób dla oglądających, jak już ktoś to ogląda. Wow, ktoś by to oglądał. Kurwa, miałem Assetto Corsa na ekranie w takiej grze, no. Łatwiej byłoby to oglądać, nie wiem, przeszedłem fabułę główną w te 24 odcinki, bo tyle jest misji głównych. I ludzie cię popierają. Nic ciekawego. Strażnika. I wiedzą, co pragniemy osiągnąć. Mają szczęście, że jesteś.
Nic ciekawego takiego w postaci dodatkowych rzeczy, byście nie zobaczyli. To ta gra jest super, no. Świątynia jest na wprost, za cedrami. Uwięzili jakichś mnichów? Nie. Kazałem im współpracować. Dzięki temu będą bezpieczniejsi. Sprytnie. Opsa. Ale tak z ciekawości, gdzie my jedziemy? Farma. A, ty zbliżamy się. Oddychaj, Norio. W ten sposób nie da się walczyć. Skąd wiedziałeś? Zdążyłem cię poznać, przyjacielu. O! Milusińscy. Cóż to? Nisi. Norio, duch! Przybyliśmy, kiedy tylko mogliśmy. Dobrze, że z nami jesteście. Cedrowa świątynia, Akashima i Kushi staną ramię w ramię. Atakujesz główną bramę? Tak. Odciągniemy uwagę Mongołów od flank. Co mam robić? Panie, to wprawdzie mój plan, ale ty walcz jak uważasz. Za mną. Wszyscy. Razem. Ty walcz jak chcesz. Beresie. Pokonaj Mongołów. No, to taki mój główny cel. Kom, Henry, kom. Chuj! Z was nie poniesie dziś. Opa! Oui! Do góry! Nie! Oui. Dobra. Bum. No idź pan. Ktoś jeszcze chce pogadać? Siema, atencja, dzień dobry. Na koniki trafiłaś. I bum! Mięso! Oj! A, tam już na mięciutko. To są frajerzy już. O? Co oni tam powiedzieli? O, atencja, możesz mi powiedzieć, jak mnie słychać w porównaniu do nich? Co tam, jak tam? Dowiedziałem się, że mam semestr online i jestem zajebiście szczęśliwy. Bum! Opa! Wszyscy? Dalej. Siema, Halczewski, elo, ale żeście przyszli naraz. Idziemy. Jak tam twoi patusiarscy koledzy ze szkoły?
ja mam semestr online, wiesz? To jest to. Oj, oj, oj. O Jezu! Przepraszam. Panie Sakai, pomóż mi tu! Stawaj. Dziękuję. A to wiecie, wszystko emocje. Koronawirus. Panie Sakai. O, dziękuję bardzo za atencję. Bardzo mi miło, że życzycie mi zdrówka. W tych ciężkich czasach. Zdobyłeś świątynię. Kiedy ostatnio tu byłem, mój brat, Hoci, Opat, wszyscy żyli. Jeszcze wszystko odbudujesz. Chodźmy do głównej sali. Muszę sprawdzić, czy nie poczynili trwałych zniszczeń. W ogóle powiem wam, wczoraj byłem na siłowni. Tędy, panie, dobra. I zobacz, siema Lispir. Jaki noob? No halo! Co to ma znaczyć? Wczoraj byłem na siłce i patrzę sobie w lustro i widzę swoją łapę. Norio. I łapy nie ma. Panie Sakai. Coś nie na tak? Kolana. Nie wchodźcie do głównej sali. Weź się w garść. Cokolwiek zniszczyli Mongołowie, odbudujemy to. Tak jest! Z zewnątrz sala wygląda dobrze. A co jest w środku? Nic nie zabrali, ani nie zniszczyli. Norio. Enjo? Enjo? O kurwa, nogi mu ucięli. No UPC teraz! Stamtąd zabrali, myślałem. I ręce też. Ja wszystko powiem. Jestem tu, Enjo. Nie wierzę. Już w porządku. No to jest hardcore. Klikamy w link na czacie. Chodzi. Kusin też. I Akasim. To bez znaczenia. Ja nie mogę, co za kara. Strasznie. Co za ludzie. I odejdzie na oczach brata. Nie mogę tak żyć. Ależ możesz. A w kurde, że możesz. Protezy mieli w tamtych Proszę. Czasach. Bracie. Czuć moje męki. Proszę. Panie Sakai. Zostawisz nas. W ogóle to jest ciekawe, jak oni skracali komuś męki, gdzie trzeba było kogoś ciachnąć, żeby to było... Na flecie, Jezu. Idzie Norio. Nazywa się Karczu. To on spalił mi brata i odrąbał mu kończyny. Ten Karczu jest wśród zmarłych? Jeszcze nie. O! Norio, twój brat był strażnikiem. Zginął jak bohater. Nieprawda. Jak to nie? Mogę znaleźć tego mongolskiego tchórza, ale potrzebuję pomocy. Zgoda.
Pytasz dzika, czy sra w lesie? Chłopie. Gdy spoknieje śnieg, urządzimy pogrzeb. Zabić tego bastarda. Jin pospał. Jest gotów do walki. Zdobyto punkt techniki. Na co ja go wydam? Talizman odporności. Cedrowa świątynia odblokowana. Elegancko. Od razu tutaj i jeszcze zobaczmy sobie to, na co mogę wydać punkty techniki. No, akurat mam dwa punkty na to. Będzie już full upgrade. Tak, już wszystko. Idziemy. Pomagamy w zemście Noriowi. Panie, mogę jakoś pomóc? Tak, powiedz mi, gdzie jest Norio. Szukam Noria. Gdzie on jest? Zaniósł prochy brata na cmentarz. To między wzgórzami na południu. Poszukam go tam. Dziękuję. Okej. Ten trojaki świat. Dobra. Spotkaj się z Norim na cmentarzu Sago. Górna 760 metrów? O Jezu, to chyba stąd najbliżej, co? Młyn w Sago. Co tam u was, dzieciaczki? Jak było w szkole? Taki pierwszy oficjalny dzień ze znajomymi, co? Powiedzcie mi coś. Ewentualnie jak w pracy, na przykład Lispir. Ja mówię wam, piszę inżynierkę i jaram się, bo będę pisał kurna na zajęciach online w domciu. Mam tylko 140 godzin zajęć przez cały semestr, a nie 360 jak na przykład w zeszłym. To jest super. Tam na górze jest ten cmentarz, tak rozumiem. Pięknie, pięknie. Góra, góra, góra. Hura, hura, hura. Pyrtum, pyrtum. To jest z buciszcza chyba, co? Jak to atencja, masz jakieś warsztaty? A o czym to były te warsztaty, co? Mamy Noria, pochował brata. Wolał otwartą przestrzeń od pagody w cedrowej świątyni. Mongoł, którego szukasz. Karcz. Znalazłeś go? Jest niedaleko stąd. Norio, cedrowa świątynia cię potrzebuje. To jest ważniejsze. Zemsta nie jest powinnością mnicha. Nim zostałem mnichem, byłem bratem. Nie rób tego sam. Pomogę ci. Jeśli chcesz. Już tylko odpiszę. Dobra, I am ready. W sumie to był bardziej taki organizacyjny, dostałem plan lekcji, książki, jutro jakiś warsztat, nikt nie wie o czym. Okej. Okay. Ty mi teraz... A, gdzie go znajdziemy? W forcie Siołni. Na pewno on za to odpowiada? Kiedy go znajdę, będzie błagał. No spoko, jak masz takie dni wydzielone na takie rzeczy, nie? Endzio to twój brat. Rozumiem, że pragniesz zemsty. Nie chcę, żebyś stał się... Jaki? Taki jak ty? Jak wielu innych, których zmieniła ta wojna. Na to jest już za późno, panie. No, to też prawda. Jak ty. Ale on... To dobrze on powiedział. On widzi, że on się tak zmienił. Że no, Jin robi to pod wymówką, że tak trzeba, tak trzeba. Jest tu ale miejsce, też... z którego widać fort. Bo tak trzeba walczyć z Mongołami. Wiedzę w pogoni za karczu. Wuj też jest głupi w tym, co robi, ale Jin przesadza.
Możliwe, że to jedyna szansa. Poznam go, kiedy go zobaczę. W takim honor honorem, nie? Atakuj bez wahania. Psy! Uciekajcie stąd! Norio! Proszę! Byliśmy głodni! Oszczędź! Już stąd idziemy! No. Norio, to nie było konieczne. Być może. Już nikomu nie zagrożą. Nikt nie Nikt nie zapraszał. Kurna, Adidas! Teraz! No ale masz idealne tło, czarne. W boju osiągniecie nirwanę. W odwrocie znajdziecie piekło. Co to takiego? To jest nirwana w takim razie. Modlitwa, którą Endzio wyrył na swej naginacie. Po ocaleniu świątyni Kusi przed bandytami. Stał się strażnikiem. Wycierpiał więcej niż sobie wyobrażamy. Ale wytrwałby cię zobaczyć. Wiesz, jakie były jego ostatnie słowa? Myliłem się. To znaczy? Nigdy się nie dowiem. Aha. Ostatnie tchnienie karczu będzie skowytem. Musimy odpocząć. Bardzo dobrze, gniję po prostu. Albo w płomieniach. O, kurowanie też by mu się należało. Będziemy we dwóch z nim walczyć, nie ma tak. O nie, poszedł sobie sam, no. To za parówczan. Norio. Co z nim? Niech cię, Norio. Ohohoho! Wziął i sam poszedł walczyć. No nie. Co Norio zrobił? Panie! Pomocy! Zwariował! Co się stało? To nie nazwałbym tego wariactwem. Zobaczyłem. Myślałem, że wysłuchano mych modłów, ale... Wracaj do cedrowej świątyni. Zajmę się tym. Norio. Ja pierdzielę. Kto to zrobił? Norio. On stracił rozum. Zostańcie! Brak ci odwagi, by to zrobić. Płoń! Płoń za swe zbrodnie, rzeźniku! Aha, on jeszcze ich podpala, tak po prostu. Po prostu. Będę walczył z Noriem? Mówiłeś mi, że nigdy nie podniesiesz naginaty w gniewie. Zrobiłem to, co zrobiłby duch. Teraz karczu nie żyje. Nie mogę wrócić do świątyni. Nie po tym. Gdzie się udasz? Nieważne. Dobrze zrobił, tak w sumie, no. To się tam pod wpływem emocji. Przepełniałem mnie radością. Zrobiłbym to znowu. Nie jestem już mnichem. Nie możesz się poddać. Każdy ma swoje grzechy. Złamane obietnice. Wyspa cię potrzebuje. Ostatniego mnicha z cedrowej świątyni. Tak jest. Dobrze, Godo. Nie mogę wrócić do tego, co było przedtem. Nie o to cię proszę. Proszę, byś zachował wiarę. O. I żył dalej. Dziękuję, Dzinia. Do zobaczenia w świątyni. Tak, utrzymaliśmy to. Ten trojaki świat. I tym brutalnym akcentem kończymy historię Noria. Dziękuję za oglądanie. Lajeczek, komentarz, subskrypcja, dzwoneczek. Twitch i Discord zapraszam. Widzimy się w następnym odcinku, gdzie będziemy iść dalej fabularnie. I w pewnym momencie dojdziemy w końcu do historii Juny. Także... dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Pa, pa.